Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Bardzo mi miło, że po raz kolejny mogę być uczestnikiem takiego zawsze inspirującego wydarzenia, jakim są konferencje organizowane w ramach, tak to się kiedyś nazywało, Latającego Uniwersytetu Leszczynowego. No ale wiem, że paleta organizatorów, współorganizatorów jest większa, także wszystkim organizatorom bardzo dziękuję za zaproszenie. No, mogę powiedzieć, że jako rodowity gorzowianin zawsze z wielkim sentymentem przyjeżdżam do Zielonej Góry. Tym bardziej jest to dla mnie ważne wydarzenie. A po drugie, no bo jesteśmy w Szkole Podstawowej imienia Polskich Olimpijczyków. Ja też jestem olimpijczykiem z dużym stażem, bo w liceum startowałem i w Olimpiadzie Historycznej, i w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Jak koledzy mówili, żyło się jak w starożytnej Grecji, od olimpiady do olimpiady. Więc pod tym względem także można powiedzieć genius locji i całe to wydarzenie jakoś wpisuje się też w części w moją biografię. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja chciałbym też, bo też taka tradycja była zawsze tych spotkań, żeby oddać w jakiejś części też głos Państwu, gdy chodzi o jakieś pytania po tym, co ja będę miał do powiedzenia, więc chciałbym, żeby jeszcze w ramach tego czasu, który mi jest przyznany, żeby była szansa, żeby no właśnie zadać jakieś pytania, czy odnieść się do jakichś kwestii, które ja będę poruszał. Mój temat zawiera w sobie takie dwa zagadnienia. No one oczywiście są z sobą związane. Każde z nich jest bardzo pojemne, ma jeszcze wiele innych elementów, to znaczy stosunki polsko-niemieckie i tak zwane ziemie odzyskane, czy też ziemie zachodnie i północne Polski, jak nazywa się mniej więcej jedna trzecia terytorium Polski po II wojnie światowej. I chciałbym zacząć od tego pierwszego elementu, czyli stosunki polsko-niemieckie. Ja oczywiście nie będę robił tu przeglądu całości tych stosunków polsko-niemieckich, ale chciałbym spojrzeć na nie tak mniej więcej XX-XXI wiek w jakimś takim syntetycznym ujęciu i jako przewodników, jako takie punkty orientacyjne dla tych rozważań wskazać trzech niemieckich laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Od razu powiem, że my Polacy, zwłaszcza my, powinniśmy wystrzegać się laureatów pokojowej Nagrody Nobla z Niemiec, bo to wróży nam nieszczęścia. Pierwszy z nich, Alfred Hermann Fried, przywódca niemieckich pacyfistów, pokojowego Nobla dostał w 1912 roku. Drugi, zaprzysięgły wrog Polski i polskości, Gustav Stresemann, pokojowy noblista z 1925 roku. I trzeci, Willy Brandt, pierwszy socjaldemokratyczny kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, który dostał Nobla w 1971 roku za tak zwane Neue Ostpolitik. Nawet ma pomnik w Warszawie. Każda z tych postaci historycznych, ona jest związana z inną epoką, bo tutaj mamy do czynienia, gdy chodzi o tego pierwszego, z okresem początku XX wieku, to przejście jeszcze z cesarskiej Rzeszy Niemieckiej właśnie już potem do Republiki Weimarskiej. Stresemann to już jest ta rozwinięta Republika Weimarska, bo on umiera niespodziewanie, dość młodo w 1929 roku. Szef niemieckiej dyplomacji w latach 1923-29, epizodycznie kanclerz Rzeszy Niemieckiej w 1923 roku, ale architekt i wykonawca zdecydowanie antypolskiej polityki. No i Willy Brandt, który jest związany już z tymi demokratycznymi i związanymi ze wspólnotą euroatlantycką, jak to się mówi, Niemcami, Republiką Federalną Niemiec. Jak wiemy, także w Polsce działa we Wrocławiu Centrum imienia Willego Brandta, kierowane przez profesora Ruchniewicza, który jest od niedawna pełnomocnikiem rządu do spraw chyba pojednania polsko-niemieckiego. No, w każdym razie Alfred Hermann Fried, laureat pokojowej Nagrody Nobla, przywódca pacyfistów niemieckich,
tego ruchu pokojowego w Rzeszy Niemieckiej jeszcze przed I wojną światową. I to jest właśnie dobry przyczynek do tego, żeby skupić naszą uwagę na przełomowym okresie dla dziejów Niemiec, ale także dla ambicji niemieckich wobec Europy Środkowej, w tym także wobec Polski, jakim były te lata 1914-18, czyli Wielka Wojna, Pierwsza Wojna Światowa. To jest często wydarzenie, które nam umyka w tym kontekście z uwagi, czy z naszego spektrum, ponieważ my zazwyczaj, to jest naturalne, że patrzymy na Pierwszą Wojnę Światową w kontekście sprawy polskiej. Wojna powszechna za wolność ludów, o której kiedyś pisał Adam Mickiewicz, gdzie rzeczywiście stworzona została wreszcie dogodna koniunktura międzynarodowa, którą potrafiliśmy wykorzystać, żeby doprowadzić do odbudowy niepodległego państwa polskiego. I ta scena, która niemieckim politykom wyciskała łzy z oczu, łzy żalu, a dla nas była okazją do radości. 1 sierpnia 1914 roku, kiedy w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Imperium Rosyjskiego ambasador Niemiec wręcza ministrowi Siergiejowi Sazonowowi notę informującą, że Rzesza Niemiecka jest w stanie wojny z Rosją, ponieważ Rosja nie przyjęła ultimatum Niemiec w sprawie wstrzymania mobilizacji, co oznacza automatycznie po upływie 24 godzin, że Niemcy są w stanie wojny, i ambasador niemiecki, wręczywszy tą notę, rzucił się z płaczem w objęcia ministra Sazonowa. Tak on to, minister rosyjski, relacjonuje w swoich wspomnieniach. No bo rzeczywiście sytuacja jest taka, że doszło do radykalnej zmiany, przynajmniej na jakiś czas, sytuacji, która była utrwalona w Europie Środkowej od mniej więcej 150 lat. Od 1764 roku, kiedy Katarzyna von Anhalt-Zerbst, urodzona w Szczecinie Niemka, funkcjonująca jako imperatorowa rosyjska, razem z królem Prus, Fryderykiem II Hohenzollernem, zawarła sojusz polityczno-wojskowy, który właściwie dla nas, z punktu widzenia Polski i całej Europy Środkowej, bo przecież Rzeczpospolita była już wtedy przecież zwornikiem tego, co nazywamy Europą Środkową, to oznaczała wyrok śmierci. Jak się okazało, pierwsza faza wykonania tego wyroku nastąpiła już niecałe 10 lat potem, bo pierwszy rozbiór w 1772 roku. I tak to trwało przez kolejne dziesięciolecie. Ta pierwsza wojna światowa więc przynosi pod tym względem radykalną zmianę, ale przede wszystkim przynosi ważne zmiany w życiu Niemiec, w życiu wewnętrznym Niemiec. Ustrojowo, można powiedzieć, intelektualna rewolucja, która wtedy się dokonuje w Rzeszy Niemieckiej. Każda wojna jest rewolucją, to znaczy w sensie wywraca porządek przedwojenny, wprowadza nowy. W przypadku Niemiec ta wielka wojna mobilizująca miliony ludzi w naturalny sposób, zresztą Niemcy nie były tutaj wyjątkiem, w każdym państwie, w każdym z wielkich mocarstw biorących udział wtedy w pierwszej wojnie światowej, dochodzi do dwóch procesów takich, można powiedzieć, naturalnych dla tego konfliktu. Z jednej strony etatyzacja, wzrost kompetencji państwa, które wchodzi w rejony, które do tej pory były, można powiedzieć, wyłączone spod jego kompetencji, albo w każdym razie tam państwo nie było dominujące, i centralizacja, czyli uniformizacja. W przypadku Rzeszy Niemieckiej mamy do czynienia w latach 1914-18 z kolejnym etapem zjednoczenia Niemiec. Ten etap często nam umyka, bo podręcznikowo to jest tak, uczniowie się uczą, że Bismarck zjednoczył Niemcy, powstała w 1871 roku Rzesza Niemiecka. Najczęściej błędnie określana jako Cesarstwo Niemieckie, które nigdy nie istniało. Bo Niemcy jako naród filozofów i myślicieli wymyślili tak, że była Rzesza Niemiecka, nie było Cesarstwa Niemieckiego, ale był cesarz niemiecki. Było Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec, ale nie było ministra spraw zagranicznych. To był taki konglomerat, to nawet nie było państwo związkowe, to Bundesstaat, tylko to było Bundesstaat dosłownie, czyli Związek Państw. Tak to Bismarck sobie wymyślił. I dochodziło do takiej sytuacji, że aż do 1918 roku Prusy miały swojego posła w Saksonii, w Monachium,
Z kolei Bawaria miała własne przedstawicielstwo dyplomatyczne w Berlinie, oczywiście też w Watykanie. Wiele jeszcze takich odrębności pozostało. Plus taka ważna rzecz, że Rzesza wtedy, aż do końca I wojny światowej, nie miała suwerenności podatkowej. Znaczy podatki były, czy finansowanie państwa niemieckiego odbywało się na podstawie składek wpłacanych przez państwa członkowskie. Oczywiście najwięcej wpłacały Prusy, bo były największe. Tak zwane Martikularbeiträge. Jak ktoś się zastanawia, skąd jest model finansowania Unii Europejskiej, radzę sobie, że to powiem, zestawić to z tym, co było w Rzeszy Wilhelmińskiej, Cesarskiej Rzeszy po 1871 roku. No ale w każdym razie nie było tych podatków federalnych, w tym sensie Rzesza była na łasce, w cudzysłowie, państw członkowskich. No dość wspomnieć też, że na przykład nie było takich służb centralnych jak policja. Była policja pruska, była policja bawarska, ale policji niemieckiej nie było. To wszystko pokazuje, no oczywiście tym takim instytucjonalnym też wymiarem tych odrębności niemieckich były domy panujące, które istniały do 1918 roku, Hancelernowie, Wettynowie, Wittelsbachowie, czy też drobniejsze te dynastie w Mecklenburgii, czy gdzieś tam w Turingii. Ale to właśnie były jeszcze te takie rezydua dawnej odrębności niemieckiej. I walec I wojny światowej to powoli zaczyna zmieniać. No finałem będzie rewolucja 18 roku, która zmiecie domy panujące w Niemczech na czele z Hohenzollernami, ale to już zaczęło się wcześniej. Kompetencje rządu centralnego zwiększają się z każdym rokiem trwania I wojny światowej. Ale drugi aspekt tej rewolucji, można powiedzieć Kulturkampfu, który przychodzi wtedy przez Niemcy w okresie I wojny światowej i będzie rzutować na to ekspansję, nazwijmy to ambicji niemieckich w kontekście też relacji z Polską i z Europą Środkową, no to jest to przekonanie niemieckich elit politycznych, intelektualnych, kulturowych, że Niemcy od sierpnia 1914 roku są właśnie, to jest też to słowo kluczowe, Einkreisung, są w sytuacji okrążenia, ale nie tylko okrążenia przez wrogie konstelacje polityczno-wojskowe, Antanta, która, no wiadomo, w pierwszej fazie wojny to jest Francja, Wielka Brytania i Rosja, czyli od wschodu i od zachodu Niemcy muszą toczyć wojnę. Natomiast one muszą toczyć wojnę przede wszystkim na polu kulturowym, duchowym. Mówią takie postacie jak na przykład Thomas Mann i wielu innych, czy Hermann Hesse i wielu innych luminarzy niemieckiej kultury, którzy w latach 1914-18 na różne sposoby utrwalają taki obraz właśnie duchowego okrążenia Niemiec i niemiecka kultura przez duże K, no bo wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim pisze się z dużej litery, ale tutaj chodziło też o podkreślenie takie afirmatywne tej kultury. Ona musi toczyć walkę przeciwko, jak pisano, słowiańskiemu barbarzyństwu ze wschodu, a od zachodu z galijską lekkomyślnością i perfidnym Albionem. A od 17 roku jeszcze dojdzie zmaterializowana Ameryka. A w Niemczech było wszystko lepsze. Tam nawet militaryzm był oczywiście, tego nie zaprzeczano, ale był lepszy. To był Gesinnungsmilitarismus, taki militaryzm uduchowiony, militaryzm taki moralny. Więc jeżeli Niemcy bombardowali katedrę w Rem, koronacyjną katedrę królów Francji, perła gotyku, to robili z punktu widzenia wyższej kultury. I to taki sposób myślenia, ja chciałbym właśnie na to zwrócić uwagę, że tu słowo kultura jest absolutnie kluczowe z punktu widzenia strategii niemieckiej. Taki sposób widzenia był przekładany w tym samym czasie przez Niemców w kontekście właśnie konstruowania i realizacji ich ambicji względem Polski i Europy Środkowej. Chodzi oczywiście o strategię Mitteleuropy. Od niedawna jest cała książka wreszcie przetłumaczona na język polski. Friedricha Naumana Instytut Pileckiego wydał. Nie ukrywam, pod moją namową, ja napisałem tam przedmowę. To jest książka, którą, to jest tak zwany must read, jak mówią Anglicy, którą każdy w Polsce, który interesuje się sprawami Rzeczypospolitej, powinien przeczytać. Friedrich Naumann.
polityk, pastor ewangelicki, poseł do Reichstagu, związany z takim niszowym środowiskiem socjalliberalnym. Notabene fundacja, bo to każda partia niemiecka ważna ma swoje fundacje i Stiftung Friedrich Naumann Stiftung, czyli fundacja imienia Friedricha Naumanna, jest dzisiaj też i funkcjonuje przy FDP, przy Partii Liberałów, współtworzącej obecnie koalicję rządową w Berlinie. No w każdym razie Naumann pisze tak, że dominacja polityczna i gospodarcza Niemiec w Europie Środkowej, rozumianej jako obszar między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem, aż do Bałkanów, ta dominacja ma być wynikiem, ma być rezultatem dominacji Niemiec w innej sferze, tej najważniejszej, sferze kultury. Naumann mówi, pisze tak, że trzeba zerwać z brutalną germanizacją Polaków w stylu bismarckowskim. Przede wszystkim dlatego, że to jest nieskuteczne. A po drugie, przez to, że państwo niemieckie, finansując obowiązkową naukę języka niemieckiego, sprawia, że Polacy na wschodzie są w lepszej sytuacji na rynku pracy, no bo w domu i tak mówią po polsku. Tu się nauczą niemieckiego, a ci Niemcy tam gdzieś poznańskim znają tylko niemiecki, a oni znają polski i niemiecki. Więc zerwać z germanizacją, ponieważ w ten sposób nie utworzymy z Polaków tego nowego środkowoeuropejskiego typu człowieka. Bo on pisze wprost, że zadaniem Mitteleuropy jest stworzenie nowego typu człowieka środkowoeuropejskiego. Czyli on mówi tak, my was nie będziemy germanizować, my wam w cudzysłowie tylko narzucimy siatkę pojęć, jakimi macie opisywać siebie i swój świat. Bo tak należy rozumieć jego postulat, że te ramy kulturowe dla Europy Środkowej mają przyjść z Niemiec. A konkretnie on pisał o niemieckiej filozofii idealistycznej. Kant i jego uczniowie. To miały być te ramy kulturowe dla nowego środkowoeuropejskiego typu człowieka, który nie miał być germanizowany, ale miał być właśnie wsadzony w te ramy kulturowe, które matrycę kulturową, wzór kulturowy, który miał iść z Niemiec. I wszystko inne miało być konsekwencją tego. W dokumentach oficjalnych dyplomacji niemieckiej, jeszcze tej cesarskiej Rzeszy, do 1918 roku ani razu słowo Mitteleuropa w tym kontekście się nie pojawia. No ale ważne są czyny. Jak popatrzymy na czyny, czyli te fakty dokonane, które państwo niemieckie w Europie Środkowej w okresie pierwszej wojny, tej drugiej fazy pierwszej wojny robi, no to mamy do czynienia rzeczywiście z próbą realizacji tego, o czym pisał Naumann i inni też, że takiej klasycznej imperialnej polityki, żeby kontrolować i wpływać, a nie zabijać. Czyli to, co dzieje się na przykład na ziemiach polskich po 1915 roku, kiedy ofensywa państw centralnych zatrzymuje się pod koniec 15 roku na linii Dźwiny, Wołynia, Bagien Poleskich, czyli generalnie chodzi o odepchnięcie Rosjan i zagarnięcie przez Niemcy, Austro-Węgry niemal całości ziem Rzeczypospolitej. I teraz uwaga, jak pojawia się w dyskursie niemieckim wtedy właśnie, po tym jak Niemcy w sierpniu 15 roku wchodzą do Warszawy, słowo Polska, to należy wiedzieć, że dla Niemców słowo Polska oznaczało mniej więcej kilkanaście powiatów w rejonie środkowej Wisły. Bo to oznaczało w ich mniemaniu Królestwo Polskie, czyli kongresówka, minus tak zwany Grenzstreifen, czyli minus tak zwany pas graniczny na zachodzie i północy kongresówki, który z przyczyn bezpieczeństwa Rzeszy musiał być anektowany przez Niemcy, minus Chełmszczyzna, którą w lutym 1918 roku za obietnicę dostawy ukraińskiego zboża państwa centralne na mocy pokoju w Brześciu zawartego ze stworzoną przez siebie Ukraińską Republiką Ludową oddały Kijowowi. Chełmszczyzna i Podlasie. I to miała być Polska. To, co zostało. Oczywiście nie ma mowy o oddaniu Ur Deutsche Gebiete, jak mówiono,
takich jak Wielkopolska czy Pomorze, czyli zabór pruski. Tam co najwyżej można byłoby myśleć o jakiejś autonomii kulturowej dla Polaków. I taka Polska, i to już to jest oficjalne stanowisko państwa niemieckiego, zwłaszcza po tym, jak Niemcy zorganizowali rewolucję bolszewicką w Rosji, gdy przeszli do fazy Ostimperium, budowania Ostimperium, czego najlepszym wyrazem był pokój drugi, pokój brzeski z marca 18 roku z Rosją bolszewicką, no to wtedy tak rozumiana Polska jest jednym z Schutzstaaten, czyli państw pod ochroną, Schutzstaat. Czyli jest państwo polskie, są szkoły polskie, są sądy polskie, są uniwersytety polskie, ma nawet być polska armia, ale to wszystko ma być służebne wobec nadrzędnych interesów Rzeszy Niemieckiej. Ponieważ Rzesza Niemiecka będzie ustalać tempo, kierunek, skalę rozwoju, czyli ustawiać wysokość tego szklanego sufitu i oczywiście będzie narzucać sposób myślenia, bo czym jest filozofia? Każda filozofia. To jest sposób myślenia, to jest jak opisujemy świat, siebie. My was nie będziemy germanizować, my wam tylko urządzimy ten świat. Oczywiście musimy my to zrobić, ponieważ i tutaj dochodzi właśnie to, co napędzało te ambicje niemieckie bardzo mocno. Całe to pruskie dziedzictwo myślenia o sobie jako kulturträgerach i myślenia o tak zwanym wschodzie jako pustyni kulturowej, która czeka na swojego gospodarza. A tym gospodarzem mają być Niemcy. Naumann zachwalał niemiecką filozofię idealistyczną wprost Immanuela Kanta. On nawet twierdził, że to właśnie Immanuel Kant i niemiecka filozofia idealistyczna stoją za tym rozwojem społeczno-organizacyjnym Rzeszy. A to Immanuel Kant w 1795 roku po trzecim rozbiorze mówił, że nic złego się nie stało. Że ktoś ma jakieś skrupuły moralne, że zniszczono całkowicie państwo, które nie prowadziło żadnych agresywnych wojen, mówię o Polsce. Nic złego się nie stało, wręcz odwrotnie, stało się bardzo dobrze, pisze Immanuel Kant w tym samym roku, w którym pracował nad swoim wiekopomnym dziełem o wieczystym pokoju. I otóż Immanuel Kant pisze, że bardzo dobrze się stało, bo wreszcie Polacy dzięki, i teraz cytat dosłowny, dzięki pruskiemu państwu wychowawcy, Preußische Erziehungsstadt, oduczą się swojej barbarzyńskiej wolności. My was tego oduczymy. Taki jest komunikat. I jak się czyta na przykład korespondencję generała Besselera, generała gubernatora w Warszawie urzędującego w latach 15-18, tam się pojawia ciągle figura, jak to uczeni mówią, topos. Polak to dziecko, Polacy to dzieci, wiecznie niedojrzały. Ten dziecięcy polski patriotyzm, który uzewnętrznia się właśnie w tych takich właśnie w świętowaniu różnych rocznic, te flagi, te orły białe, ale my ich nauczymy, czym jest rzeczywisty patriotyzm i tel Europie. I to jest ta niemiecka ambicja urządzenia, jak to mówiono, Europy Środkowej i w tym także relacji z Polską, która trwała do 1918 roku. I nastąpiło wielkie tąpnięcie. Jeszcze wiosną 18 roku działa niemieckie Gruba Berta miała w zasięgu Paryż. Jeszcze bombardowano stolicę Paryża. Wojska niemieckie stały na Krymie i dochodziły do Kaukazu. I nagle po paru tygodniach okazuje się, że Niemcy przegrały wojnę. No to nie mogło tak być. To musiała być jakaś wina, to musiał być jakiś dolsztos, cios w plecy. I ten mit o ciosie w plecy i o niepokonanej w polu armii niemieckiej, dwa takie mitotwórcze narracje robią wielką karierę w społeczeństwie niemieckim po 18 roku. To jest część tak zwanych idei roku 1919, dlatego rok 19, no bo chodzi o traktat wersalski, podpisany 28 czerwca 19 roku, który już wcześniej spotkał się z wielkim, ponadpartyjnym
ogólnoniemieckim frontem sprzeciwu. Kiedy na początku maja 19 roku alianci, wezwawszy delegację niemiecką do Paryża, przedstawili im warunki pokoju, czyli plon obrad, dotychczasowych obrad konferencji pokojowej, no to w Niemczech był szok. Wtedy wyrobiło się u Niemców przekonanie, ja podkreślam, nie chodzi tylko o elity wszystkich partii, od prawa do lewa, ale generalnie szerokie kręgi opinii publicznej w Niemczech tak to odbierały, że to jest, że to nie tylko jest wielki uszczerbek dla interesów politycznych i gospodarczych Niemiec, ale to jest podeptanie godności i honoru Niemiec. To jest krzywda Niemiec, to jest Schmachfrieden, to jest Gewaltfrieden, czyli to jest pokój hańby, to jest pokój przemocowy. I w debacie w maju 1919 roku w Zgromadzeniu Narodowym Niemieckim, tym samym, który uchwali tą demokratyczną konstytucję Republiki Weimarskiej, czyli Rzeszy Niemieckiej, która notabene nigdy nie została uchylona do 1945 roku. Obowiązywała także po 1933 formalnie. Otóż w tym Zgromadzeniu Narodowym w maju 19 roku deputowany Alfred Hermann Fried mówi, że traktat według tych warunków, które przekazano Niemcom, traktat pokojowy będzie dziełem szaleńca. To jest próba zamknięcia wielkiego narodu, czytaj Niemców, w żelaznej klatce. Przywódca niemieckich pacyfistów. Laureat pokojowej Nagrody Nobla, specjalista od pokoju w związku z tym. Ja przypomnę, że traktat wersalski wśród wielu innych ważnych postanowień z naszego punktu widzenia był istotny, ponieważ w sensie prawa międzynarodowego potwierdzał powrót niepodległego państwa polskiego na mapę Europy. To po pierwsze i najważniejsze. A po drugie ustalał granicę Polski z Niemcami, tak jak ona została ostatecznie w sumie ustalona w październiku 21 roku, bo mówię tutaj o decyzji aliantów o podziale Górnego Śląska. Bo jak wiadomo, traktat wersalski to była ta korekta zrobiona między majem a czerwcem, skuteczna dywersja Brytyjczyków, żeby przeprowadzić plebiscyt na Górnym Śląsku. Ale Niemcy się nie pogodziły z traktatem wersalskim. Generalnie dla Niemców wojna się nie skończyła tak naprawdę. I nie mówię tutaj o wąskich kręgach militarystów związanych, nie wiem, z Ludendorffem czy Hindenburgiem, czy kapralem Hitlerem, tylko taki był ogólny nastrój w Niemczech. Skoro socjaldemokratyczny prezydent Niemiec, Friedrich Ebert, witając w grudniu 18 roku oddziały niemieckie z frontu zachodniego, które zostały wycofane, witając ich koło bramy brandenburskiej w Berlinie, powiedział: wy nigdy nie zostaliście pokonani w polu, no to o czymś to mówi, o nastroju elit i w ogóle Niemców. Przekonanie, że po pierwsze wojna ciągle trwa, po drugie my już to zwycięstwo mieliśmy w zasięgu ręki i po trzecie doszło do pognębienia, podeptania naszej godności i honoru. I częścią tej niemieckiej, czy też tego narzuconego Niemcom pokoju, który depcze ich honor, jest fakt niepodległej Polski. Z tym nikt się w Niemczech nie pogodził. Powoli dochodzimy do drugiego noblisty pokojowego, Gustawa Stresemanna. Zrobił doktorat na temat dystrybucji butelek po piwie w aglomeracji berlińskiej. Człowiek wielu talentów, no cóż tu dużo mówić, związany z ruchem liberalnym, jeszcze przed I wojną światową konkretnie narodowo-liberalnym, nacjonalliberalem. Potem po 1918 roku ten
Bo dochodzi, proszę Państwa, w Niemczech po I wojnie światowej do wymiany mainstreamu politycznego. Ci, co byli w czasie cesarskiej Rzeszy określani jako Reichsfeinde, czyli wrogowie Rzeszy, stają się mainstreamem. Mówię tutaj o dwóch filarach tak zwanej koalicji weimarskiej, czyli socjaldemokracji i katolickim centrum. One po te partie po 1918 roku, zarówno na poziomie federalnym, czyli w Rzeszy, jak i na przykład w Prusach, stają się filarami nowego mainstreamu, plus tak zwane lewe skrzydło liberałów, DDP, Deutsche Demokratische Partei. Natomiast ci, którzy stanowili wcześniej mainstream, no są w opozycji generalnie, ale też są przejściowo w różnych układach rządowych. Stresemann był związany po 18 roku z Deutsche Volkspartei, czyli to właśnie ci narodowi liberałowie tak się na nowo nazywali, ale był czynny w polityce. On współkształtował tą politykę, wychodząc właśnie z tych, czy on jak gdyby był częścią tego ogólnego przekonania Niemców, że po pierwsze traktat wersalski jest nie do zaakceptowania, a po drugie jest nie do wypełnienia, a po drugie trzeba dochodzić do przede wszystkim rewizji granic na wschodzie, rewizji Niemiec. I każdy środek ku temu jest dobry. Tu nie ma czasu, żeby tak szczegółowo referować, natomiast to jest oczywiście ta strategia, że z jednej strony my gwarantujemy nienaruszalność naszych granic na zachodzie, czyli Locarno 1925, za co dostał zresztą pokojowego Nobla razem z Aristidem Briandem, swoim partnerem ze strony Francji, ministrem spraw zagranicznych Republiki Francuskiej, a z drugiej strony ciągłe otwarcie kwestii granicy wschodniej. I tutaj trzeba powiedzieć, robiono wszystko, używano wszystkich środków, żeby doprowadzić do tego, jak to jeden z kanclerzy Rzeszy mówił, wykończenia Polski. Te słowa o wykańczaniu Polski użył Józef Wirth w 1922 roku, krótko po układzie w Rapallo z Sowietami, z Rosją bolszewicką. I to był polityk, ten Józef Wirth, był polityk związany z katolicką partią Centrum. I teraz dochodzimy do smutnej karty tych dziejów, ale o której trzeba powiedzieć, bo to też wiele wyjaśnia, jeżeli zastanawiamy się na przykład nad niemiecką drogą synodalną i innymi zgubnymi prądami, które idą z zachodu od Niemiec, to znaczy kondycja niemieckiego katolicyzmu. Józef Wirth, kanclerz z katolickiej partii Centrum, był wyrazicielem, niestety, był wyrazicielem całego tego nurtu. Mówimy o Centrum. Ja szczegółowo przeglądałem dziennik oficjalny, organ prasowy katolickiego Centrum, Dziennik Germania. Rok 1920, lipiec, apogeum ofensywy bolszewickiej na Warszawę. I w katolickim dzienniku niemieckim, Germanii, jest takie uczucie ulgi, no, że wreszcie odzyskamy korytarz. Wreszcie odzyskamy to, co nam Polacy zagrabili. To, że papież wezwał do modlitw o katolicką Polskę, to, że idzie czerwona horda, która niesie zniszczenie całemu chrześcijaństwu, nie ukrywali przecież tego. Płomień rewolucji po trupie białej Polski zaniesiemy do Paryża, Tukaczewski. A oni się cieszą, że odzyskają korytarz. Przypomnę, Wojsko Polskie weszło do województwa pomorskiego w lutym 1920 roku. Wykonanie traktatu wersalskiego, który został ratyfikowany w styczniu 20. Kanclerz Wirth twierdził, nawet będąc już na emigracji po 1933 roku, pisał takie wspomnienia, w których pisał, stwierdzał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, gdy chodzi o układ w Rapallo. Ponieważ Polacy zasłużyli sobie na to, grabiąc nam Górny Śląsk. Katolicki polityk. Pisał to w 1942 roku.
A takich głosów po stronie katolickiego centrum było więcej. Jak się słucha debatę, czyta się debaty w Reichstagu z lipca 1920 roku, to oni wszyscy mówią to samo. Polska sama sobie napytała biedy. Dlaczego? Bo wyciągała ręce tym razem na wschodzie po nie swoje. I tak mówią socjaldemokraci, tak mówi centrum, tak mówi Deutsche Nationale Volkspartei, tak zwani konserwatyści. No i komuniści oczywiście wyciągają bratnią rękę do robotniczo-chłopskiej Armii Czerwonej idącej wyzwolić wszystkie ludy pracujące. Ogólnopartyjny antypolski konsensus. Antypolonizm w Republice Weimarskiej, proszę Państwa, nie jest aberracją, nie jest marginalnym wydarzeniem, jest mainstreamem. W tej tak sfragmentaryzowanej, podzielonej niemieckiej scenie politycznej to ich łączy. Dlatego jak się czyta debatę w Reichstagu na temat ratyfikacji traktatu berlińskiego, który zawarł Stresemann już ze stalinowskim Związkiem Sowieckim w kwietniu 1926 roku. Przypomnę, częścią tego układu z kolei były te tajne umowy umożliwiające Reichswehrze testowanie broni chemicznej Luftwaffe na poligonach sowieckich niedostępnych zachodnim kontrolerom. To w tej debacie ratyfikacyjnej wszyscy też mówią, no wreszcie bardzo dobry kierunek, rozwinięcie polityki Rapallo i wzmocnienie, uwaga, pokoju europejskiego. Ta narracja o tym, że porozumienia niemiecko-rosyjskie, niemiecko-sowieckie i potem znowu niemiecko-rosyjskie są wzmacnianiem pokoju w Europie, to jeszcze do nas wróci, jak powiemy o trzecim laureacie pokojowej Nagrody Nobla z Niemiec. Gustav Stresemann kilka dni po układzie berlińskim ze Stalinem pisze tajną instrukcję, no już ona nie jest tajna, jest wydana, ale wtedy tajna była, 19 kwietnia 1926, pisze instrukcję do ambasady Rzeszy Niemieckiej w Londynie. I tam pisze tak, że kwestia rewizji granicy polsko-niemieckiej to jest najważniejszy cel polityki niemieckiej, w ogóle nie tylko polityki niemieckiej, ale polityki europejskiej. To jest najważniejsze zagadnienie polityki europejskiej, ponieważ od tego zawisł pokój w Europie. I tutaj jest taka stała nić interpretacyjna polityków niemieckich wszystkich opcji, że Polska w granicach wersalskich to jest zagrożenie dla pokoju w Europie. Druga rzecz, Stresemann pisze, w obecnych warunkach nie jest możliwe rozwiązanie tej kwestii drogą militarną. Wiadomo, 100-tysięczna Reichswehra i ponad milionowa Armia Polska, to zawsze na Niemcach robi wrażenie. Więc co musimy robić? My musimy przede wszystkim, Mitschaffen on pisze, czyli współkształtować opinię europejską o Polsce. Działać propagandowo, ale bardzo ostrożnie, bo priorytetem jest uniknięcie wrażenia, że to wszystko wychodzi z Niemiec. No i tutaj jest cały wachlarz oczywiście tematów, które propaganda niemiecka w różnych miejscach na różne sposoby porusza. Polski imperializm. Które właśnie sięgamy po to, co nie jest nasze. Przy czym identyfikacja tego, co jest niemieckie w Republice Weimarskiej jest już w nowy sposób konstruowana. Chciałbym przypomnieć albo poinformować, że pojęcie Volksdeutscha pojawia się w latach 20. w Republice Weimarskiej. Przypomnę, Republika Weimarska to jest republikańska i demokratyczna Rzesza Niemiecka. Bo nazwa państwa Deutsches Reich. I tam pojawia się pojęcie Volksdeutscha, które jest wkomponowane w szerszą koncepcję Kultur und Volksboden. Czyli nad tym pracują uczone głowy historyków, geografów, geopolitologów, geopolityków, takich jak Haushofer i inni, którzy twierdzą, że na danej ziemi może w ogóle nie być Niemców, ale ona i tak jest niemiecka.
ponieważ jest przesiąknięta niemiecką kulturą. I to jest najistotniejsze. Jak się czyta wywody różnych uczonych głów albo też autorów tak zwanej polen literatur, która mnoży się wtedy w Republice Weimarskiej, można dojść do wniosku, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to w ogóle nie było Polaków, bo byli albo spolonizowani Niemcy, albo tacy właściwie nie wiadomo, Mischvolk, mieszańcy. I tak naprawdę ta ziemia ciągle czeka na swojego gospodarza. Polski imperializm, polska niewdzięczność. O, to jest nowy wątek, który pojawia się, jest bardzo mocno eksploatowany w Republice Weimarskiej, ponieważ może państwo nie wiedzą, ale wielu Niemców wierzyło w to i pisało o tym, także na przykład w prasie mniejszości niemieckiej w Polsce po 1918 roku, że Polska zawdzięcza swoją niepodległość Niemcom. Tak. Tak, ponieważ to krew niemieckich żołnierzy, która skropiła tę ziemię, dała Polsce wolność. Ponieważ Niemcy tak interpretowali akt 5 listopada 16 roku. Kiedy mocarstwa centralne, przypomnę, ogłaszają powstanie Królestwa Polskiego w bliżej niezidentyfikowanych granicach, ale oczywiście złączonego tak zwanym wieczystym sojuszem z Niemcami, czy tak podporządkowanym Niemcom. I ten motyw polskiej niewdzięczności wobec tych ofiar niemieckich, dzięki którym powstała niepodległa Polska, ciągle się pojawia w prasie różnych kierunków i w różnych debatach. To jest może zadziwiające, ale tak to świadczy też o pewnej aberracji, zbiorowej aberracji, w której Niemcy żyli po 1918-19 roku, co oczywiście ułatwiało pracę różnym takim nowoczesnym politykom jak Adolf Hitler, którzy na tym właśnie bazowali, tym przekonaniu właśnie, że to Niemcy wyzwolili Polskę. Oczywiście nikt nie mówił o tym, że liczono na to polskie mięso armatnie, że to wszystko miało służyć imperialnym celom polityki niemieckiej. Ta Polska to miało być właśnie to środkowy bieg Wisły. Tak ta Polska miała wyglądać. No i oczywiście polskie Polnische Wirtschaft, no i polski militaryzm. To jest też taka figura, która wtedy się pojawia w latach 20., że Polska to jest Polacy, którzy tak zarzucają Niemcom ich tradycje militarystyczne, sami są militarystami. Ciągłe straszenie polską agresją, prawda? Znają państwo tą sytuację, jak to w Stanach Zjednoczonych robiono tą audycję o rzekomej inwazji kosmitów i ludzie przed drugą wojną i ludzie wpadli w panikę, bo to było tak realistyczne. A wcześniej w Niemczech była podobna sprawa, bo zrobiono audycję radiową, też taką fejkową, jak się dzisiaj mówi, że polskie wojska przekroczyły granice i weszły do Prus Wschodnich i ludzie gdzieś tam w zachodnich częściach Niemiec w panice wypłacali oszczędności, no bo oni uwierzyli, że Polska... No niestety to był fake, że polskie wojsko przekroczyło granicę i rozpoczęło otwartą agresję w kierunku na Królewiec i na Berlin. I to jest ten klimat, który towarzyszy także następcom Stresemanna po 1929 roku, Julius Curtius, jego ugrupowania, a potem kanclerz Brüning związany z centrum, który łączył też funkcję ministra spraw zagranicznych. Oni wszyscy działają w kierunku rewizji polskiej granicy. Redukcja Polski do tak zwanych etnograficznych granic, pisali niemieccy dyplomaci na początku lat 30. To był cel niemieckiej polityki, czyli taki Schutzstaat, państewko pod ochroną na służbie Rzeszy Niemieckiej. I przejdźmy do tego trzeciego laureata pokojowej Nagrody Nobla z Niemiec, Willego Brandta. Pominę ten okres Adolfa Hitlera, chociaż on w 1938 roku też był rozważany jako kandydat pokojowego Nobla po Monachium. Wydaje się to cokolwiek dziwne, ale były takie głosy domagające się, no bo przecież powiedział, że już Niemcy są usatysfakcjonowane, koniec, już więcej my nie chcemy, prawda?
No jak wiemy, wielu myślących inaczej na Zachodzie jest, więc pojawiały się takie głosy. No ale polityka tworzenia rasistowskiego Lebensraumu w Europie Środkowej i Wschodniej to można powiedzieć jest tej niemieckiej tradycji imperialnej wyjątek, chociaż on oczywiście wychodził z tego antypolonizmu, bazował na tym antypolonizmie, który zastał w Republice Weimarskiej, on jego nie wymyślił. On bazował na tym. Podobnie jak on nie wymyślił antysemityzmu, nie wymyślił rasizmu, tylko on bazował na tym, co już niestety było i przyniosło, jak wiemy, ludobójcze skutki w okresie II wojny światowej. Ale właśnie ten paradygmat, który został zarysowany już wcześniej w polityce niemieckiej, w ogóle w niemieckiej kulturze politycznej, przekonanie o tym, że my Niemcy, jak my się dogadamy ponad głowami tak zwanych małych narodów, jak oni mówią, z Europy Środkowej, z Rosją, to będzie czynnik stabilizujący, czynnik pokojowy, to został. I tego świadectwem była Neue Ostpolitik, czyli polityka tak zwanej normalizacji relacji RFN z krajami bloku wschodniego, przede wszystkim z Sowietami, która tak naprawdę zaczyna się jeszcze przed dojściem Branta do władzy. To jest, tutaj trzeba wskazać tą datę 1955, wizytę kanclerza Adenauera w Moskwie. Oficjalnie chodziło o wynegocjowanie, jak się okazało, skuteczne powrotu do Niemiec ostatniej transzy jeńców Wehrmachtu i innych służb niemieckich wziętych do niewoli przez Sowietów. No ale to otwiera drogę do ustaleń też politycznych i gospodarczych, no bo w 1958 roku już pierwsze koncerny niemieckie, te, które produkują rury potrzebne do i w ogóle sprzęt do wydobycia i transportu gazu i ropy naftowej, one już zawierają kontrakty z Sowietami. A na początku roku 70, czyli w pierwszym okresie rządów socjaliberalnej koalicji pod przewodnictwem Branta, pierwsze wielkie kontrakty na przesył gazu i ropy naftowej z zachodniej Syberii są przez koncerny niemieckie z Sowietami nawiązywane, zawiązywane i podpisywane. A w sierpniu 70 roku Willy Brandt podpisuje w Moskwie układ z Sowietami, który przewiduje uznanie przez RFN terytorialnego i politycznego status quo w Europie Środkowej i Wschodniej. Czyli wizyta w grudniu 70 roku Willego Brandta w Warszawie to jest doskonała operacja wizerunkowa i Niemcy są naprawdę specjalistami w tej branży do dzisiaj. W budowaniu własnego wizerunku, aktualnie mocarstwo humanitarne, które jest na czołówce państw eksportujących broń, ale to szczegół. Liczy się mocarstwo humanitarne. I ten gest Willego Brandta, ikoniczny, uklęknięcie przed pomnikiem bohaterów warszawskiego getta. I to była najważniejsza, największa zdobycz, ale Niemiec. Bo tak naprawdę, oczywiście układ graniczny, który potem został zresztą zakwestionowany przez Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe, ale tak naprawdę istota rzeczy polegała na tym, że parę miesięcy wcześniej, w sierpniu 70 roku w Moskwie, Willy Brandt z Leonidem Breżniewem ustalili, albo inaczej, Willy Brandt uznał obowiązywanie doktryny Breżniewa. Bo de facto o to chodziło. W logice Neue Ostpolitik, za którą dostał Nobla Willy Brandt, pokojowego Nobla, rdzeniem tej logiki była myśl, że tak jak ta żelazna kurtyna została zaciągnięta w 1945, to tak ma być. I wszystko, co zmierza ku zmianie tej sytuacji, jest niebezpieczną destabilizacją. Dlatego z taką wielką wstrzemięźliwością socjaldemokratyczny kanclerz Helmut Schmidt, następca Willego Brandta, z taką wielką wstrzemięźliwością przyjął fakt powstania Solidarności i z taką wielką wstrzemięźliwością potem odnosił się do kwestii potępienia władz komunistycznych za wprowadzenie stanu wojennego. Bo Solidarność była traktowana przez właśnie polityków niemieckich prowadzących Ostpolitik jako zagrożenie dla stabilizacji sytuacji w Europie Środkowej.
I to właściwie nie zmienia się aż do czasu agresji, już tej otwartej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Tak naprawdę. Bo kolejne gabinety i Kola i Schroeder jest najbardziej znany, bo tutaj dochodzi jeszcze tak zwany motyw osobistej przyjaźni męskiej z Władimirem Putinem, która potem przyłożyła się też na lukratywną posadę czy posady dla już byłego kanclerza Schroedera. No ale ta logika, która została zarysowana przez Brandta, a właściwie jego głównego doradcy do spraw polityki zagranicznej, jego Nabara, który już w 1963 roku pisał w takim memoriale, że chodzi o Wandel durch Annäherung, zmiana poprzez zbliżenie z Rosją, także na polu gospodarczym. Tylko z naszego punktu widzenia oczywiście to oznacza zamrożenie imperialnej dominacji, w tym przypadku Związku Sowieckiego, nad całą Europą Środkową, także nad Polską. Prymat egoistycznie pojętej polityki niemieckiej nad interesami tam jakichś małych narodów w Europie Środkowej, to jest taka stała nić, która idzie przez Rapallo, traktat berliński i układ Brandt-Breżniew w sierpniu 1970 i potem wszystkie układy związane z Nord Streamem aż do 2022. Do czasu, kiedy towarzysz Władimir Władimirowicz nie wywrócił stolika. Bo to on wywrócił stolik, a nie Niemcy. Bo ta agresja wymusiła na Niemcach, przynajmniej deklaratywne te zapewnienia, że teraz to już będzie Zeitenwende i teraz zmienimy w ogóle, to będzie taka nowa sytuacja, aczkolwiek nawet w tym przemówieniu w Bundestagu w lutym 22 roku, kiedy była mowa o tej zmianie epokowej Zeitenwende, kanclerz Olaf Scholz mówił, że tak naprawdę to nie jest wojna Rosji, tylko to jest wojna Putina. W domyśle nie będzie Putina, no to my z naszym partnerem trudnym, ale jednak koniecznym z Rosją się dogadamy. No będzie oczywiście trudno, bo pewne rzeczy będą trudne do odwrócenia. Putin bowiem zdecydował się na rzecz, na którą nie decydowali się wszyscy jego poprzednicy, w tym komunistyczni sekretarze generalni od Chruszczowa. Mianowicie zakręcił kurek. Nie tam, że Ukrainie zakręcił, to się zdarzało, ale jak wiadomo była próba zamrożenia Europy. Zakręcił kurek Niemcom też. No więc to jest taka sytuacja, że ma się w magazynku jeden pocisk. Trzeba dobrze trafić, żeby efekt był, a jak się nie trafi, no to nie ma się pocisku. I trudno będzie teraz, w sytuacji, kiedy Niemcy już pozawierały kontrakty na dostawy gazu i ropy, na przykład ze Środkowego Wschodu, z Kataru, z Kuwejtu, ze Zjednoczonych Emiratów, bo pozawierały. Trudno będzie teraz powrócić do tej sytuacji antebellum, ale oczywiście ze strony elit niemieckich, co, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, jest gotowość do tego, żeby powrócić do współpracy politycznej z Rosją. I oczywiście to będzie taki niedobry scenariusz dla nas i dla całej Europy Środkowej. Ale to dziedzictwo Ostpolitik w różnych, poprzez różnych wykonawców, można powiedzieć wzbogacane, ono ciągle w Niemczech jest aktualne. Jak na tym tle wygląda sytuacja ziem zachodnich i północnych? Jaki to w ogóle ma związek z tym, co do tej pory mówiłem? No bo tutaj trzeba też uwzględnić priorytety polskiej polityki. I dochodzimy do naprawdę poważnej sprawy, bo jest właściwie trzeba zdiagnozować, że właściwie tej polityki wobec ziem zachodnich i północnych państwo polskie, zwłaszcza po 1989 roku, nie ma. Nie ma. Nie widzimy starań takich rzeczywistych, bo liczą się czyny, a nie słowa, starań, żeby doprowadzić, czy prowadzić w ogóle, taką integrację tych ziem z resztą państwa polskiego na poważnie. No dość wspomnieć to
ciągnącą się przez długie dziesięciolecia kwestię uregulowania stosunków własnościowych na ziemiach zachodnich. Ja przypominam sobie w latach 90., że kolejne ekipy rządowe w ogóle uważały to za jakiś akt wrogi, że ktoś przypomina, że zaraz, to jest jakieś wieczyste użytkowanie. No ludzie, zróbcie coś z tym. Przecież oni wywiedzieli Herrenvolk, jak udawał się na, jak wierzyli czasową emigrację, wywieźli z sobą grunt Buchy wszystkie, więc trzeba coś z tym zrobić, prawda? A więc to traktowano jako w ogóle akt wrogi, podważający nasze relacje, pojednanie z polsko-niemieckie i w ogóle niepotrzebne jakieś szukanie dziury w całym. A skończywszy na kwestiach związanych chociażby z komunikacją, znaczy z wykluczeniem właściwie komunikacyjnym. Każdy, kto próbuje na przykład jeździć, a ja tak próbuję, między Poznaniem a Gorzowem koleją, no to natrafia na takie kuriozum, jak pociąg bezpośredni z przesiadką w krzyżu. Jest w można sobie sprawdzić, w rozkładzie jazdy internetowym PKP mają Państwo bezpośrednie połączenie z Poznania do Gorzowa, ale jak już wsiędziecie do pociągu i konduktor sprawdza bilety, to informuje, że będzie zmiana składu w krzyżu, proszę wysiąść. Przejść na inny peron. To się nazywa zmiana składu, czyli po naszemu, po polsku, przesiadka. To jest oczywiście incydent, ale pokazujący no, na przykład to, że przez kilkadziesiąt lat nie udało się zelektryfikować na przykład trasy właśnie Gorzów, Krzyż. To wszystko pokazuje, że ze strony państwa polskiego naprawdę nie ma do tej pory takiej woli świadczącej o tym, żeby te ziemie naprawdę stały się pełnoprawną częścią Rzeczypospolitej, plus do tego dochodzi ta polityka rozumienia pojednania polsko-niemieckiego jednokierunkowa. No, najbardziej spektakularnym przykładem to jest to, co stało się za tak zwanego pierwszego Tuska ze stoczniami na Pomorzu Zachodnim. Pod hasłem nierentowności starych postkomunistycznych molochów zamknięto i w Szczecinie, i w Świnoujściu te zakłady, oczywiście argumentując jeszcze europejską, że Komisja Europejska tu nie życzy sobie żadnej pomocy państwowej, ani opodal za granicą, w Rostoku, w Wismarze, w Stralsundzie, stare postkomunistyczne molochy z czasów NRD otrzymały pomoc państwową ze strony Republiki Federalnej Niemiec i Komisja Europejska właśnie stwierdziła, że mamy do czynienia z polityką dojrzałej demokracji, jaką jest państwo niemieckie. I w związku z tym my nic tu zdrożnego nie widzimy, żadnych procedur nie będziemy wszczynać. A nawet gdyby wszczęli, to wiadomo, że Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe by stwierdził, że i tak jest wyższość prawa niemieckiego w Republice Federalnej i idźcie kochani na stronę i nie miejcie do nas pretensji żadnych. I to pokazuje, a całkiem świeża sprawa, prawda, rezygnacja rządów drugiego Tuska z kwestii związanych z użeglowieniem Odry, prawda. Jak połączymy te kropki wszystkie razem, no to widać wyraźnie, że ziemie zachodnie są traktowane jako ciężar, jako takie właśnie obciążenie dla niestety kolejnych rządów w Warszawie, a dla rządów, których symbolem jest obecny premier, czy tych sił politycznych, których symbolem jest, wyrazicielem jest obecny premier, szczególnie, niestety, szczególnie. Pojawiła się też idea całkiem niedawno powstania w Cedyni Muzeum Ziem Odzyskanych. Też ona upadła. To jeszcze pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości. Placówka, która miała przypominać polską obecność w tej części Rzeczypospolitej, polską myśl zachodnią, polski dorobek, gdy chodzi o kwestię powrotu na ten szlak piastowski, bo tutaj zwróćmy uwagę, zachodnie to też jest taki szczególny obszar tych licznych wrogich przejęć przez komunistów.
Począwszy od tego propagandowego zabiegu, że to my jako pierwsi, Polska Ludowa pomyślała o ziemiach zachodnich. Oczywiście nie ma wzmianki o tym, że w prasie narodowej myśl czy w ogóle w myśli narodowej myśl o powrocie na szlak piastowski to jest już koniec XIX wieku, Jan Ludwik Popławski, a w konspiracyjnej prasie Stronnictwa Narodowego postulat granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej pojawia się w roku 1940. No i pamiętajmy, że komuniści, i to jest też to nieszczęście tych ziem, komuniści, kiedy był konstruowany w Moskwie tymczasowy rząd jedności narodowej, jak wiadomo, przy tych różnych komunistycznych nazwach trzeba brać poprawkę, że tylko część rzeczowników i przymiotników tam jest prawdziwa. Tam tylko prawdziwe były te dwa określenia, tymczasowy rząd. Premierem zostaje figurant Edward Osóbka-Morawski z tej prokomunistycznego odłamu PPS-u. Natomiast przywódca komunistów, czyli przywódca PPR-u, nie zostaje ani szefem dyplomacji, ani szefem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, tylko stworzono dla niego Ministerstwo Ziem Odzyskanych. To było, proszę Państwa, ewenement, ponieważ powrócono do tradycji kształtowania władzy wykonawczej jeszcze sprzed XVIII wieku, no bo w oświeceniu pojawia się ten resortowy podział na rządu, co też widzimy w Konstytucji 3 maja, prawda, że są resorty. Natomiast wcześniej był terytorialny podział, że było ministerstwo, tak jak w Prusach, Ministerstwo do Spraw Śląska, Ministerstwo do Spraw Księstwa Pruskiego, do Spraw Brandenburgii. I tutaj się pojawia też Ministerstwo Ziem Odzyskanych, co oznaczało, że 1/3 państwa została wyjęta spod normalnej administracji, normalnej w cudzysłowie, i poddana całkowicie i wyłącznie pod kierownictwo PPR-u, czytaj komunistów, którzy oczywiście budowali tu wszystko od podstaw. Z jedną przeszkodą. Ważną. I oni to oczywiście rozpoznali od razu. Chodzi o Kościół. Kościół katolicki na tych ziemiach był zasadniczym gwarantem trwałości polskości, a z drugiej strony był identyfikowany i słusznie przez komunistów jako największe zagrożenie dla ich planów ideologicznych, stworzenia tutaj wzorcowego modelu ustroju sprawiedliwości i właśnie tej Polski Ludowej. Stąd walka z administratorami apostolskimi i ta ciągła konfrontacja z Kościołem i wielka rola w tym sensie także jako męża stanu, polskiego męża stanu, prymasa Wyszyńskiego, który w końcu doprowadził w 1972 roku do tego, że papież Paweł VI ustalił tutaj trwałą organizację diecezjalną. Jak czyta się promemoria prymasa Wyszyńskiego z kolejnych lat, polecam, zwłaszcza ten tom z 1971 roku, kiedy on relacjonuje swoje rozmowy z kardynałem z Monachium, Döpfnerem. Uważam, że każdy polityk zajmujący się sprawami polsko-niemieckimi powinien tę analizę przeczytać. No to tam widać wyraźnie, jak on musi przełamywać te opory ze strony swoich braci w biskupstwie z Niemiec Zachodnich, którzy robili wszystko, żeby do takiego ustalenia nie doszło. Wielkie obchody milenijne w Szczecinie, w Gorzowie, we Wrocławiu. To są też wielkie, no jednak manifestacje polskości. Tak prymas zresztą, jak się czyta jego homilię z tamtego czasu, on ciągle mówił, że my nie traktujmy tych ziem jako dar Danaów, czytaj Stalina, który chce nas w ten sposób związać ze sobą, tylko to jest powrót na nasze dawne ziemie. Co oczywiście było zauważane w RFN i bardzo negatywnie, także w prasie katolickiej było tam komentowane. Ale to właśnie pobudzało tą polskość i wyrazem tej integracji wokół polskości i katolicyzmu było to, co stało się w Zielonej Górze pod koniec maja 1960 roku, walka o dom katolicki właśnie w Zielonej Górze. To była pierwsza wielka manifestacja antykomunistyczna.
żyć na tych ziemiach i to był dowód też na to, że ludzie na tych ziemiach nie czują się jakąś tam masą, nie wiadomo jaką, tylko czują się jako część wspólnoty narodowej. Wspólnotę narodu ochrzczonego, jak mówił prymas. I te represje, które wtedy spotkały ludzi protestujących, walczących o dom katolicki w Zielonej Górze, też świadczą o tym, że komuniści tak to oceniali, ale to jest właśnie to wydarzenie, które właśnie w tym samym środku tej Gomułkowszczyzny, bo no, pokazywało jednak, że ta strategia, którą Kościół obrał, właśnie jako zakorzenienia polskości wokół tego, co stanowiło polskość zawsze i wszędzie, czyli to, co nazywał właśnie prymas narodem ochrzczonym, to jest jedyna skuteczna droga. I teraz patrząc na te zagrożenia dla polskości na ziemiach zachodnich aktualnie, no to właśnie te bieżące zagrożenie, to jest z jednej strony, to jest ta bierność, nazwijmy to, kolejnych rządów w Warszawie wobec tego, co powinno być zrobione dawno już, gdy chodzi o integrację na poziomie ustrojowym, własnościowym, komunikacyjnym tych ziem z Polską, ale z drugiej strony mamy na zachód od nas zagrożenia, które dla polskości na tych ziemiach są, można powiedzieć, bardziej długofalowe. I tutaj trzeba by powiedzieć o tym, co dzieje się w bezpośrednim, jak popatrzymy na mapę terytorialnym, czy takim geoduchowym, ja to nazywam, sąsiedztwie. Ponieważ na obszarach dawnego NRD, czyli wschodnie landy, nowe landy Bundesrepubliki, mamy do czynienia z kompletną duchową pustynią. Jeżeli obecnie statystyki badania w Niemczech pokazują, gdy chodzi o wyznania, pokazują, że tak zwanych bezwyznaniowców, czyli ateistów w Niemczech to jest gdzieś około 33-35% w skali całych Niemiec, to w tych wschodnich landach jest ten wskaźnik 70-80%. A z drugiej strony mamy do czynienia, no właśnie, z realizacją ambicji niemieckich na innym poziomie. Ja tutaj wracam do tego, o czym mówiłem, o tych problemach niemieckiego katolicyzmu. O tym kryzysie, który drąży ten niemiecki katolicyzm od dawna. Kiedyś ukazał się taki tekst jednego z tych tak zwanych dobrych Niemców, których moim zdaniem można policzyć na palcach jednej ręki po amputacji. Friedrich Wilhelm Förster, wielki pedagog. To on po pierwszej wojnie światowej powiedział, że Niemcy to naród, który musi się dobrze wyspowiadać. I do tej frazy często też nawiązywał prymas Wyszyński, opisując na przykład, czy też wyjaśniając sens słynnego listu z 1965 roku, kiedy mówił, że to jest takie chrześcijański z naszej strony akt miłosierdzia, ponieważ chcemy w ten sposób przygotować naszych braci Niemców do dobrej spowiedzi. Ale Förster po II wojnie światowej wskazał, że wśród wielu innych rzeczy na właśnie ten problem niemieckiego katolicyzmu, że niemieccy katolicy, to wytknął, niemieccy katolicy protestowali przeciwko Hitlerowi, to prawda, ale tylko wtedy, kiedy dochodziło do ataków wewnątrz Niemiec na Kościół, czy na katolików. Natomiast kiedy Rzesza Niemiecka święciła triumfy na zewnątrz, kiedy podbijała kolejne kraje po 1939 roku, cisza. Nic. No, można powiedzieć, najbardziej dramatycznym takim wyrazem wsparcia tej tezy Förstera jest to milczenie, niestety, milczenie biskupów niemieckich wobec tego, co działo się na ziemiach wcielonych do Rzeszy, w Wielkopolsce i na Pomorzu wobec duchowieństwa katolickiego, które było mordowane systematycznie. Przecież 1/3 polskich księży zginęła z rąk Niemców po 1939 roku i milczeli niemieccy biskupi w tej sprawie. Land Rover PO.
5R872. Czy to jest przypadek, że w kontekście niemieckim pada słowo PO? Ale to nie powiedziałem ja, to powiedział ten pan. I teraz w internecie będzie rozkmina, co znaczą te cyfry. Prawda? Przypadek. I kończąc ten wątek i w ogóle zmierzając do konkluzji. Ten aspekt właśnie związany z tym poważnym kryzysem jednak duchowym niemieckiego katolicyzmu w naszych czasach objawia się z tą ekspansją tego, co jest nazywane tą roboczo niemiecką drogą synodalną, która zmierza generalnie do całkowitego rozkładu tego, co jeszcze zostało z chrześcijaństwa w Niemczech. No i oczywiście, jak wiadomo, te ambicje w tym przypadku hierarchów niemieckich sięgają znacznie dalej. Ja tylko przypomnę odważną reakcję byłego już przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego, który, no można powiedzieć, zachował się jak trzeba, bo wysłał w swoim czasie list i do patriarchy Cyryla, ale wcześniej do biskupów niemieckich, zwracając delikatnie uwagę, aczkolwiek wyraźnie, że to, co oni planują pod szyldem drogi synodalnej, jest wywróceniem całej doktryny katolickiej, zwłaszcza gdy chodzi o nauczanie moralne. A więc gdyby ta ambicja niemiecka w tym aspekcie by zwyciężyła, mielibyśmy do czynienia z całkowitym wywróceniem tego, co stanowiło o trwałości polskości na tych ziemiach. Czytaj katolicyzm. Czyli rozszerzenia obszaru pustki duchowej, które obecnie jest mniej więcej między Łabą a Odrą, na ziemię między, nie wiem, Odrą a Wartą czy Odrą a Wisłą. Jak pisał kiedyś Julian Klaczko, wielki myśliciel Polski, żydowskiego pochodzenia, Polska nie będzie miała przyjaciół w Europie, która odwróci się od Chrystusa. A ponieważ chodzi o całą Polskę, więc dotyczy to szczególnie właśnie tych ziem, które są tak wrażliwe, ponieważ one jeszcze czekają, bo też czasu trzeba, czekają na ten właściwy proces integracji z Polską, z całą czy z pozostałą częścią państwa polskiego. No więc to zagadnienie, które mieści w sobie zarówno stosunki polsko-niemieckie, jak i kwestie ziem odzyskanych, to jest oczywiście szerokie zagadnienie. Ja tutaj tylko oczywiście dotknąłem paru kwestii. Mam nadzieję, że one przynajmniej pobudzą do jakiejś refleksji i w związku z tym także oczywiście liczę jeszcze na jakieś pytania ze strony państwa. Na razie bardzo dziękuję. Panie profesorze, mam pytanie. Jak umieści pan na mapie, którą tak szczegółowo pan przedstawił, mapie katolicyzmu niemieckiego, Hildebranda? Jak ulokuje pan jego obecność w polskich wydawnictwach i podkreślanie jego zasług dla katolicyzmu niemieckiego? Czym to jest? Tak, no Dietrich von Hildebrand, nazywany przez papieża Piusa XII doktorem Kościoła XX wieku, wielka postać niemieckiego katolicyzmu, skazana na tą procedurę Totschweigen, czyli zamilczanie na śmierć w samych Niemczech. U nas, to ja pamiętam, bo to ja wcześniej Hildebranda jeszcze czytałem, zanim wydawnictwo Fronda w końcówce lat 90. wydało jego te kluczowe książki, więc Koń Trojański w mieście Boga i Spustoszona winnica. To jest oczywiście postać pisma, no oczywiście są także inne dostępne, Duch Liturgii na przykład, ale i które oczywiście warto i trzeba czytać, ale on, ta myśl Hildebranda dzisiaj w żaden sposób nie decyduje o obliczu, niestety, nie decyduje o obliczu katolicyzmu
niemieckiego. Tam niestety, właśnie mówiąc językiem klasyka, działają inni szatani bardzo mocno, ale Hildebrand rzeczywiście to jest postać też zasłużona bardzo dla walki w latach 30. czy jeszcze w końcówce lat 20. z niemieckim narodowym socjalizmem. Z punktu widzenia właśnie czy z pozycji katolickich, więc to jest rzeczywiście postać taka no, bardzo autentyczna w tym sensie, że u niego nie było żadnego takiego tąpnięcia, zerwania, więc taki można powiedzieć pod tym względem był integralny. No tak, no w tym sensie on był oczywiście na liście proskrypcyjnej dość wysoko umieszczony i to był rzeczywiście jeden z tych takich nielicznych myślicieli katolickich niemieckich, który był traktowany przez władze niemieckie od razu, można powiedzieć, do wyeliminowania. Aczkolwiek z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, bo też trzeba oddać sprawiedliwość niemieckim katolikom w tym sensie, że jak popatrzymy na geografię wyborczą ostatnich lat Republiki Weimarskiej, a więc od 1930 roku, wrzesień 1930 to są wybory do Reichstagu, które przynoszą pierwszy wielki sukces NSDAP. Aż do marcowych wyborów, marzec 1933, oni są z takim małym wyjątkiem pod koniec 1932 roku, ale ciągle są, można powiedzieć, na fali wznoszącej. I najbardziej stabilny elektorat to ma katolickie centrum. Natomiast przepływy elektoratu w kierunku NSDAP są ze wszystkich partii, także z socjaldemokracji, także od komunistów, którzy też wtedy zwyżkują. I jak to stwierdzają badacze tej geografii wyborczej ostatnich lat republikańskiej Rzeszy Niemieckiej, gdyby głosowali tylko wtedy katolicy, Hitler nigdy by nie doszedł do władzy. Zresztą okręgi, w których NSDAP szybowała, no to są protestanckie. To najbardziej emblematyczne to jest to spojrzenie na Prusy Wschodnie. Najbardziej brunatna prowincja, z wyjątkiem jednej takiej czarnej, gdzie czarni wygrywają. Warmia. Święta Warmia, katolicka Warmia. Panie profesorze, czy Stalin podarował nam ziemie zachodnie? Stalin włączył ziemie zachodnie w część sowieckiego imperium. Stalin włączył ziemie zachodnie w część wielkiego sowieckiego imperium. Miejscowość Lache to jest po prostu miejscowość Lache, to jest Śmieszkowo, Friedendorf to jest spokojnie, te wsie są w tej chwili po tej stronie. I są dokumenty niemieckie i teraz jak pan tu wspomniał o tym, to czyje teraz w tej chwili te ziemie są? Po teściach, czyli mojej żony i tak dalej, czy to są polskie? Bo w tej chwili to jest cyrk normalny. I to by można ciągnąć cały czas, bo ja ten przegląd mam polityczny od 7 roku życia od Stalina, którego widzę w Trybunie Ludu. Następnie przywożonego towarzysza Bieruta przez Chruszczowa. Następna sprawa o Szczecin. Czy to jest prawdą, że jeszcze Chruszczow debatował na temat Szczecina w 1964 roku, odsunięty od władzy, dopiero Chruszczow zatwierdził definitywnie Szczecin do strony polskiej? Czy to wisiało, bo Niemcy udowadniali, że Szczecin główny jest po lewej stronie, co jest prawdą oczywiście. Tu nie chcę ciągnąć, bo za dużo pytań, ale to jest takie naprowadzenie. Tak, potwierdzam, w Bayreuth są te archiwa. Gdy chodzi o drugą kwestię, no to, że pan zadaje to pytanie, to też jest najlepszy dowód na to, jak bardzo zaniedbano te kwestie związane z ustaleniem praw własnościowych. I trzecia rzecz, tak, Sowieci grali tą kwestią Szczecina i z drugiej strony NRD
do pewnego momentu rzeczywiście i grało z tą myślą, że tutaj i może jednak demokratyczne, ludowe Niemcy powinny ten Szczecin zająć. Przypomnijmy, że pod koniec jeszcze istnienia i PRL-u, i NRD, przecież w 1988 roku była kwestia też tego toru wodnego na Zalewie Szczecińskim. Był konflikt przecież też z NRD Honeckera. Także to też nakłada się na inną kwestię, która często nam umyka, to znaczy pewnej takiej, nazwijmy to, nacjonalizacji NRD, która postępuje gdzieś tak od lat 80., prawda? To zbiega się na przykład z wielkimi obchodami lutra w 1983 roku, prawda? 500-lecie urodzin Marcina Lutra, co Honecker robi, no bo Wittenberga jest w granicach, była w granicach NRD, a z drugiej strony w 1980 roku takim symbolem powrotu do pruskości w NRD jest powrót Fryderyka II, to jest pomnika konnego na Unter den Linden, prawda? No i kontynuatorami tej polityki, zwróćmy uwagę, to jest ta kontynuacja w niemieckiej polityce, to jest te linie ciągłe. To jest dwa lata temu oddanie do użytku zamku Hohenzollernów odbudowanego koło Wyspy Muzealnej pod nazwą Forum Humboldtów. Galerie, wystawy sztuki, tak żeby te wycieczki ze Stanów, z Chin, z Japonii wiedziały, że ci Hohenzollernowie niczym innym jak zbieraniem książek i grą na flecie i korespondencją po francusku się nie zajmowały. W 1955 roku wizyta Adenauera w Moskwie to była po opuszczeniu przez Rosjan Austrii czy przed? To jeszcze było przed. No, niektórzy też mówią o zasłudze Wielkiej Krucjaty Różańcowej. Ja mam jeszcze pytanie. Czy Willy Brandt, kiedy w 70 roku akceptował żelazną kurtynę, akceptował również to, że za tą kurtyną jest NRD, no i podział Berlina? Ależ tak, tak. Tak, no to są przecież wypowiedzi Willego Brandta już nawet w okresie, kiedy nie był kanclerzem, bo jak wiemy, odszedł w 1974 roku w atmosferze skandalu, no bo okazało się, że jeden z jego sekretarzy jest współpracownikiem NRD-owskiej bezpieki, czy tej sowieckiej bezpieki. No to on twierdził, podobnie jak i Egon Bahr, jego prawa ręka, że oni nie wyobrażali sobie sytuacji, że w dającej się, to na początku lat 80. twierdzili, że w dającej się przewidzieć przyszłości dojdzie do zjednoczenia Niemiec. Czyli upadku NRD i likwidacji podziału Berlina na sektory. I oni, co ważniejsze, konstatowali to nie z jakimś bólem, tylko no, stwierdzali fakt, prawda? No, a my będziemy prowadzić dalej politykę trudną, ale konieczną partnerskich układów z Związkiem Sowieckim. Dla dobra oczywiście pokoju, stabilizacji i współpracy międzynarodowej. Zwróćmy uwagę na te uzasadnienia. Pokój, współpraca międzynarodowa, stabilizacja. Dokładnie to samo towarzyszyło debatą na przykład w Reichstagu, kiedy ratyfikowano układ w Rapallo czy traktat berliński, czyli lata 22-26. Przecież doskonale w Niemczech wiedziano, z kim się układają. Mało tego, prezydent ówczesny, socjaldemokratyczny w Rapallo, kiedy było Rapallo 22, czyli Ebert, to w źródłach widać. Socjaldemokrata na urzędzie prezydenta Niemiec uważa, że bolszewicy to jest banda rzezimieszków, morderców, z którymi w ogóle nie należy się układać, bo oni wszystko i tak zmienią. Oni nie będą przestrzegać żadnych układów. Udowodnili to swoimi rządami w Rosji po 17 roku. A kanclerz z katolickiego centrum przyszedł do tego, żeby ten układ zawrzeć i jako pierwszego ambasadora Rzeszy Niemieckiej do Moskwy w 22 roku, po ponownym nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, bo przypomnijmy, pierwszym państwem
Zachodu, nazwijmy to, które zawarło stosunki dyplomatyczne z Rosją bolszewicką, były Niemcy. To była część układu pokojowego w Brześciu. Potem jeszcze ostatni rząd cesarski księcia Maksymiliana Badyńskiego wywalił ambasadora bolszewickiego z Berlina. No przecież już jawnie było wiadomo, że ta tak zwana placówka dyplomatyczna niczemu innemu nie służy, tylko jako jaczejka bolszewicka. Więc jesienią 18 roku jeszcze ich wywalono i potem przywrócono jako pierwszego ambasadora Republikańskiej Rzeszy Niemieckiej do Moskwy. W 22 roku wysłano hrabiego Ulrysia von Brockdorff-Rantzaua, który w Rzeszy Cesarskiej był posłem niemieckim w Kopenhadze, co jest o tyle ważne, że on był jednym z ważnych ogniw operacji przygotowującej zaplombowany wagon, którym w 17 roku wywiad niemiecki wojskowy przetransportował ze Szwajcarii towarzysza Lenina z jego najbliższymi współpracownikami przez Rzeszę, dalej do Skandynawii, do Finlandii, która była wtedy częścią Imperium Rosyjskiego. I w tej operacji brały udział też dyplomatyczne przedstawicielstwa Rzeszy. Kluczową rolę odegrała Kopenhaga z racji, no wiadomo, Skandynawia. I szefem był wtedy Ulrich von Brockdorff-Rantzau, który potem został epizodycznie ministrem spraw zagranicznych Rzeszy już republikańskiej. I on w maju 1919 roku w Paryżu wysłuchał warunków traktatu pokojowego opracowywanego na konferencji pokojowej w Paryżu. I on wtedy zrobił ten słynny gest, że po pierwsze siedział, nie wstał, jak starszy pan Georges Clemenceau na stojąco mu to wyjaśniał, i położył, to tak odczytano jako demonstrację, położył minister spraw zagranicznych Brockdorff-Rantzau swoje rękawiczki na blacie stołu naprzeciwko Clemenceau. Czyli my wam rzucamy rękawice, bo my jesteśmy naród pokojowy. Panie profesorze, jeszcze ja. Jeszcze ja. Dlaczego... Teraz my. Dlaczego Polska nie prowadzi polityki kulturalnej wobec Niemiec? Bo padło słowo kultura. Dlaczego tego nie ma, pańskim zdaniem? Bo nie słuchacie tych głosów, które na to wskazywały od przynajmniej paru lat. Ja tylko mogę bazować na własnym doświadczeniu. Mnie tam różne gremia typu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i tak dalej prosili o jakieś konsultacje, głos doradczy właśnie w tej sprawie. To ja ciągle pisałem i mówiłem, że oczywiście trzeba reagować na kłamstwa typu niemieckie obozy, polskie obozy śmierci, czy tam polski współudział w Holokauście i tego typu brednie. Ale przede wszystkim my musimy iść ofensywnie, to znaczy pokazywać to, czego Niemcy bardzo nie lubią. O, jak oni tego nie lubią. Pokazywać tego, że przez długie, nawet nie dziesięciolecia, tylko wieki, polska kultura była dla nich atrakcyjna. Że w 1454 roku niemieccy mieszkańcy państwa zakonu krzyżackiego oddali się dobrowolnie pod panowanie króla Polski, że do końca XVIII wieku w księstwie pruskim wśród niemieckich mieszkańców księstwa pruskiego, szlachty i mieszczaństwa królewca była tęsknota za zależnością lenną wobec Polski. Bo nie podobały mi się te porządki absolutyzmu brandenburskiego, który tu przynieśli Hohenzollernowie do księstwa pruskiego. I o tym się nie mówi. O tym się w żaden sposób nie wspomina. Walczyliśmy wtedy jeszcze skutecznie o to, żeby te wątki były w podręcznikach polskich, bo chodzi o podstawę programową, ale jak wiadomo, uśmiechnięta Polska skreśliła nie tylko to, tam jeszcze bitwę pod Grunwaldem i Kulturkampf i tak dalej, bo to oczywiście nie, no ale teraz już jesteśmy, jak wiadomo, na innym etapie, teraz już jest podręcznik polsko-niemiecki i będzie pod tym względem zupełnie inaczej. No krótko mówiąc, te głosy były, a dlaczego nie zostały wysłuchane? Bo nie było, jak to mówili klasycy, woli politycznej. Bo taka jest prawda, jakie są słowa i jakie są czyny. Nie było i wcześniej.
Mówię, ja powtarzam, od 89 roku, jak popatrzymy, bo to jest istotne, nie kto co mówi, tylko kto co robi. Jakie są czyny? No to te czyny są takie właśnie na tym, o czym pan redaktor Gabriel mówi. To jest najistotniejsza płaszczyzna. Jak z bliska się przyglądałem na przykład działalności, a właściwie brakowi działalności Polskiego Ośrodka Kulturalnego w Berlinie w ostatnich 4-5 latach, no to niestety tak to wygląda. Smutno. No więc chodzi o to... No, tylko powracając do tego, bo ja w ogóle odnoszę wrażenie, że dla polskich polityków, dla większości polskich polityków, takie słowa jak właśnie kultura, czy tam właśnie oddziaływanie poprzez pokazywanie całości polskiej historii na otoczenie zewnętrzne, to jest traktowane jako taki niekoniecznie potrzebny margines, taki dodatek. A jak popatrzymy na państwa, które naprawdę odgrywają rolę na arenie międzynarodowej, no to one tutaj dokładają naprawdę też wielkich środków finansowych. No najlepszy przykład to są Niemcy. A pamiętam, to jest była taka zbieżność czasowa, kiedy u nas różni domorośli, tak nazwijmy mężowie stanu, piętnowali myśl o odbudowie Pałacu Saskiego w centrum Warszawy, to w tym samym czasie w Berlinie finalizowano odbudowę Zamku Królewskiego Hohenzollernów od fundamentów. Bo oni najpierw musieli zwalić komunistyczną halę ludową z NRD, która powstała na historycznym miejscu Zamku Królewskiego Królów Pruskich. Więc to zniszczono i potem wszystkie gabinety czerwono-zielone, chadecko-liberalne, chadecko-socjaldemokratyczne, kolejne koalicje w Bundestagu dokładały pieniędzy, żeby te, bo to oficjalnie Preußische Stiftung robiło, żeby ta budowa, odbudowa trwała i doprowadzili to do końca. Doprowadzili to do końca. I na tym nie poprzestaną, bo oczywiście od momentu podjęcia decyzji, że stolicą Zjednoczonych Niemiec jest Berlin, to właściwie tylko kwestią czasu było to, że ten renesans pruski nastąpi. No bo jak oddzielić Berlin od Prus? Nie da się. W 2012 roku, kiedy obchodzono hucznie w Niemczech 300-lecie urodzin Fryderyka II, zwanego Wielkim przez nich, no to właśnie Arte i inne tego typu media pokazywały, jaki to był wielki modernizator, jak on był oświeceniowcem, w ogóle taki, no, taki człowiek naszych czasów, no bo i z Wolterem, i z D'Alembertem korespondował. I pochował się razem ze swoimi harcicami, czyli taki przyjaciel środowiska, można powiedzieć. No co prawda prowadził jakieś tam wojny, ale to generalnie był epizod. Natomiast co zostało? No to zostało właśnie to państwo wzorcowe, państwo, które jest wzorcem nowoczesności, modernizacji. I na to nie szczędzono środków, ponieważ to były różne wystawy, wykłady, audycje. No tylko tak jak mówię, u nas nie tylko zresztą w środowiskach rządowych z różnych partii ta tematyka jest traktowana jako egzotyka. Ja pamiętam, jak dobrych parę lat temu zwróciłem się do jednego z prawicowych tygodników opinii z taką ofertą, że może napiszę, bo była akurat rocznica podjęcia przez Międzysojuszniczą Radę Kontroli Niemiec decyzji o likwidacji państwa pruskiego. I tak zasugerowałem, że może napiszę artykuł na ten temat. I dostałem odpowiedź, że bardzo dziękujemy, ale wie pan, naszych czytelników taka tematyka nie interesuje. Prus. Miało być do rzeczy. Miało być do rzeczy napisane. Ja bardzo mi jest program. Pragnę zwrócić uwagę, że prowadzący dużo mówił o PO. Jemu jest przykro. Jeszcze raz wielkie brawa dla pana profesora.